naszym Panem jest. Alleluja. Jesteśmy na progu wielkiej zapowiedzi Boga i nadziei. 4 czerwca, później 20 maja 2018. Oto dziś Pan Jezus w Ewangelii mówi: gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja mam pośród Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Po tej łasce muszą przyjść doświadczenia, bo Bóg zapowiada Ducha Pocieszyciela. Powiedziałem wam to, abyście się nie załamali w wierze. Przyjdzie godzina ciemności i wyłączą was z synagogi. Te słowa dziś są spełnione w waszym życiorysie czy moim. Jesteśmy wyłączeni po części ze wspólnoty Kościoła i Bóg uruchomił to, co wypowiedział przez Pana Jezusa w Ewangelii. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć. Już tu Bóg chodzi o oszczerstwa, pomówienia, wyzywania z ambon, listy pasterskie, etc., etc. Oni są wszyscy przekonani, że oddają Bogu cześć. A czemu tak atakują tych, którzy wytrwali w wierze i w duchu prawdy? Bo nie poznali Ojca. Nie poznali Jezusa. Ta godzina na naszym odcinku życia ziemskiego nadeszła. Choć w takiej beznadziejnej sytuacji Bóg planuje kolejne wielkie dzieło i zapowiada nadejście wielkiej wiosny Kościoła. Do tego dzieła Bóg potrzebuje ludzi. Dlatego do was mówię te słowa. Abyście wiedzieli, kiedy nadejdzie ta godzina, pamiętali o tych słowach, które wam powiedziałem. To tyle naszej Ewangelii. Doszły mnie dwie bardzo smutne wiadomości. Z bitwy o prawdę dzielę się z wami. W Ostrowie Wielkopolskim ponoć jest żółtaczka. Prawdopodobnie 5 kur zachorowało, 2 wróble i 3 osoby. Więc biskup nakazał w 10 parafiach i wszyscy proboszczowie jakby mieli klapki na oczach. Wszyscy komunię świętą rozdają na rękę. Ta ekspertyza była w Afryce, w Ameryce, w Niemczech. To tak jesteśmy ćwiczeni cały czas. Doszły mnie kolejne słuchy o zwyczajach dziwnych w naszych diecezjach. Na przykład w Poznańskiej, gdzie w piątki w ciągu tygodnia na mszy świętej, moi drodzy, w czwartki udziela się wam komunii świętej pod 2 postaciami. Skąd to się wszystko bierze? Mam w ręku książkę Ciało i krew Pana, broszurka księdza Zbigniewa Kiernikowskiego pod wypisany Wejdźmy na szczyt. Książka poświęcona mszy świętej, broszurka w parafiach na klęcznikach dawanych ludziom do adoracji. O mszy świętej, przypadkowo, że dostałem to przy obiedzie, jak starym zwyczajem, ciacham ręką, co tam nasz biskup pisze, znany nam bardzo blisko z wielu głośnych poczynań i tak dalej. Przenieśli go z siedleckiej diecezji, bo nie wytrzymał tam z pobożnością ludu, ładował optykę swojego widzenia kościoła, poszedł na zachodnie rubieże Rzeczpospolitej. I oto dowiadujemy się o niesłychanych, ciekawych rzeczach, które pokazują nam, z jakim przeciwnikiem przychodzi nam walczyć, w jakiej godzinie próby jesteśmy i zakłamania. Z punktu świadectwo o mocy działania znaków liturgii.
I później kończy autor 1421 propozycję, propozycja 3, punkt A. Słusznie akcentuje się ofiarniczy charakter Eucharystii, czyli to, co ja was mówię, że jest to Golgota i krzyż. Ale znając modernistów i wszystkie skręty w Kościele, zaraz patrzę, co leci dalej. Przecinek. A, to już wiem, co nam powie. Przecinek. Niedobrze jednak i jest to nadużycie w sensie niedopełnienia znaku, kiedy nie dowartościuje się i nie ukazuje się aspektu uczty. Przecinek. I teraz już idzie bełkot moskiewski, brukselski, że śmiertelnik nie wie, o co chodzi, ale kto zna twórcę tego tekstu i co lansuje, rozumie. Która komunikuje, uczta, komunikuje Chrystusową prawdę, czyli audio telewizyjna, rozumat, komunikacja, o co komunikuje, która uczta komunikuje prawdę Chrystusową, jak uczta jest zaprzeczeniem prawdy Eucharystii. Rozumiecie? Czysty protestantyzm. Tak samo zrobili faryzeusze. Wybili charakter ofiarny liturgii tamtych czasów. Bóg powiedział satis i wyrżnął ich. To samo się stało z Kościołem katolickim. Wybił ucztę, wybił ofiarę, lansuje model Lutra, że msza święta to jest uczta, pamiątka. W związku z tym nasz bohater, mamy, znają, że w Polsce jest opozycja, więc żeby pokazać, jest kościółkowy, rżnie hasło czyste, a później już ładuje czysty modernizm i czystą herezję. Więc uczta ponoć, która komunikuje Chrystusową prawdę. Mamy orędzie, że msza święta jest przestała być sprawowana jako ofiara w Kościele ludzkim. Uczta. Więc komunikuje Chrystusową prawdę i rzeczywistość, ale o jaką mu rzeczywistość chodzi? Oraz następnie sprawia komunię jej uczestników. Komunię to jest sprytnie. To jest diabelskie słóweczko, bo mu tu chodzi o wspólnotę. Bo to jest neokatechumenat, herezja urzędowa w Kościele. Rozumiecie? Ustawiam. To jest gra słów. Sprawia komunię jej, czyli wspólnotę, uczta. A ofiara to nie jest wspólnota? Dalej idzie przecinek. To znaczy tworzy jej ciało. Jaki kolejny przekręt, bo znamy zasadę mistyczna natura Kościoła. Napisałem wam książkę. Dzisiaj wam pochwalę dzieci. W języku angielskim na Watykanie wyszła książka o obecnym stanie Kościoła, o naturze Kościoła. Jeden z autorów cytuje moją książkę. Wersja angielska. Wydanie sztabowe. Jak to przeszło? Jak to zrobiono? Nie wiem, ale wam tą książkę pokażę, żebyście mieli świadomość. Mieli tylko jeden problem, w przypisie napisali, że nie ma notatki o wydawnictwie i tak dalej. To jest góralskie wydawnictwo. To jest rolnicze góralskie wydawnictwo. Nazywa się to wydawnictwo Rolnik sam w dolinie. Widzę, że państwo macie grę technologiczną słów. Czytam końcóweczkę. Nie? Jest to nadużycie w sensie niepiazanku, kiedy nie dowartościuje się i nie ukazuje się aspektu uczty, chodzi o mszę świętą. I teraz jest gra słów, to nikt nie rozumie, o co chodzi. Która komunikuje całą prawdę i rzeczywistość i sprawia komunię jej uczestników, a tu jest po przecinku jeszcze jedna uwaga, to znaczy tworzy ciało. Ciało napisane dużą literą. Dzieci, mistrzowski test modernisty klasy europejskiej. To jest taka unikalna klasa. Czytam dalej. Punkt 3b. Słusznie podkreśla się aspekt rzeczywistej obecności. Rewelacja. Bo nareszcie nasi biskupi zaczynają wierzyć, że we mszy świętej jest Pan Jezus, bo na razie byli tylko oni. W jednej diecezji po świętym biskupie
świętej pamięci biskupie mówili, że jak otwierano tabernakulum, to nie jeden słyszał głos: ja tu Józef jestem. Koniec cytatu, rozumiecie? Jestem historykiem, zawsze dam przypis, który mi to kapłan powiedział, nie czytuję źródło. Dlatego tu mam dzisiaj wykład akademicki, bo daję, że mam osobę, która mi to powiedziała. Ja tu Józef jestem. Więc słusznie, czyli nasi biskupi zaczynają, bo do tej chwili była tylko uczta. Wczoraj w jednej z parafii ksiądz na początek mszy świętej mówi: zgromadziliśmy się na uczcie miłości. Więc wymyślałem terminy techniczne. Na uczcie bałwochwalstwa mu powiedzieć. To tylko w czasie obiadu kuknę na dwa punkty. Mi ofiarowano, mi kuknę, o czym nasz bohater pisze i w którym kierunku idzie uderzenie w Kościół w Polsce. Ukryta trzecia robota, no bo słyszę, że nie można podawać komunii świętej do ust, bo jest epidemia. Na gwałt wprowadza się w czwartki, by połączyć z ustanowieniem Eucharystii, więc macie komunię już w jedności poznańskiej pod dwiema postaciami. Następny pisze szczura i tego szczura rozdają po kościołach i one są na klęcznikach, czyli o tym mówisz, słyszysz, w tym momencie to przyjmiesz. Dzięki temu, że siedzę nad śpiewnikiem parafialnym, jak dzieci, wszystko zawdzięczam, doszedłem do wniosku, wiele zawdzięczam Ruchowi Światło Życie. Ale dzieci to był czysty protestanty jest. Byłem na kilkunastu turnusach, wszystkie szczeble szkolenia. Na każdym turnusie cały czas nowe pieśni, nowe rzeczy, ale nigdy stare. Ucz mi twoich, bądź tylko krąg przez cały świat, kroczy potężna rewolucja, łaskawo dzieckiem Bożym jest lewia. Ha, 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 ha. Widzicie? To wtapianie hasełek, wtapianie, kolanka prostowanie, pójdziemy szlaczkiem. To moje pokolenie wytrwało przy kościele, bo miało święte matki, które były w KSM-ie, przed RD, rozumiecie? Ale teraz ci truciciele dają te hasła, które nadużyw wkodowali 40 lat temu. I dziś nikt się nie broni. Nikt nie widzi problemu. Że uczta to jest komunikowanie się z Chrystusową prawdą, jak to jest bałwochwalstwo i odrzucenie Chrystusa. I jeszcze budujemy przez to ciało, przez duże cy. Jakie ciało? Tu chyba autor nie napisał w nawiasie, mam do myśle, ciało szatana. I to jest recenzja, rozumiecie, ustna recenzja na całej broszury. Jestem naukowcem, mam prawo zabierać głos. Rozumiecie Państwo, są recenzje pisane i są recenzje ustne. Doktor habilitowany, samodzielny pracownik naukowy na podstawie prawa państwowego i kościelnego ma prawo wpisać artykuły, książki. Nikt go nie ma go zablokować. To jest moja recenzja tego wydarzenia. Punkt B, Panie Basiu. Słusznie się podkreśla aspekt rzeczywistej obecności, ale autor już nie pisze. Kubo. Żeby wiedzieć, to zawsze ślizganie się. Ale znowu jest przecinek. Myślimy pozytywnie, że mu chodzi o Jezusa, ale o jemu chodzi, wiecie o co? O placki, żebyście piekli na komunię świętą w domu. Słuchajcie uważnie. Żebyście piekli bochenki na Eucharystię. Przecinek. Nie jest jednak dobrze. Jest to nadużyciem ze względu na zaniedbanie, gdy z powodu szacunku dalej was się szanuje, macie szacunek, klękacie, o to walczycie. Czasem być może źle pojętego szacunku, sprytne zdanie, nie stosuje się znaków. Teraz myślę, o co autorowi chodziło? Jakie znaki? Jak na przykład tego, jak to umie wcisnąć, co ma piernik do wiatraka z jednym tematem? Obecność rzeczywista Boga, a teraz ten znak, o który mu chodzi. Na przykład tego, że materia chleba eucharystyczna powinna mieć wygląd pokarmu. To biała hostia jest plastikiem?
daje, zobacz, ogólne wprowadzenie mszy rzymskiej oraz nie pozwala się na picie z kielicha. Księże biskupie, ksiądz występuje przeciwko wolności Polaków. Przecież kielicha każdemu góralowi wolno się napić. Wolność domu w swoim domu. Wszystko w małe litery. O jakie picie z kielicha? Spożywanie najświętszej krwi, a tu biskup o wódce mówi. Mowa czysta lutra. Czystej krwi Luter. Domagali się przywileju, to był jeden z punktów, gdzie Rzym nie ustąpił. Pijcie z kielicha. Mimo, że jest to możliwe, a także zalecane dla pewniejszej wymowy sakramentalnego znaku. Nasz biskup jest biedny, nie rozumie tajemnicy kapłaństwa, że spożywanie krwi Pana jest przywilejem kapłana. Dzieci, to wczorajszy dzień jest bogaty, dzisiejsza Ewangelia, zdarzenia. Czytam kolejne rzeczy, żeby teraz zrozumieć, że tak piszą, na to się zgadzają. Dostałem karteczkę z książki tuż po soborze, kiedy wyharatali łacinę. Posłuchajcie, co Mędrek pisze do duchowieństwa, że on jest jednak po stronie łaciny. I że Mędrek tak pisze. Duchowni są zobowiązani odmawiać brewiarz pod groźbą ciężkiego grzechu. To już jest autor świętej pamięci, w grobie się będzie sobie przewracał. Dziś już tego nie ma. Wybiliście łacinę, wszystko. Uwolniliście laicik w kategoriach powinno lub zaleca się by. I co nasz autor pisze? Wiernych zaś Kościół Święty zachęca, by i oni po łacinie i po polsku odmawiali modlitwy brewiarzowe, przynajmniej niektóre godziny kanoniczne i nieszpory w niedzielę iść. Na przykład nieszpory w niedzielę i święta. Macie przed sobą ostatniego potomka, jeszcze w seminarium. Przez jeden rok, jak był nieszpór, odmawialiśmy ze starymi klerykami po łacinie. Bóg sprawił, że nie sprzedał pani Basiu tych trzech tomów, więc jakiś czas, raz w miesiącu będą u nas nieszpory po łacinie w starym rycie. Ta metoda prowadzi do tego, że dzisiaj, kiedy wycofano, że to grzech ciężki, że nie możesz iść do komunii, do ołtarza, do łaciny, więc dzisiaj część kapłanów w ogóle brewiarza nie odmawia. A łacina jedynie ta błędna. Wczoraj podczas kolacji dostałem kolejną książkę, to mi 15 minut wyrywano z rąk. Fula Horak, nasza polska mistyczka, znam ją dobrze, czytałem, odświeżyłem wiadomości, gdzie kartkę otworzę? Rozumiecie, nie idzie porwać. Mówię, pani Agnieszce, czytałem o Andrzej Boboli, że on będzie patronem. Otwieram oczywiście, jest o Andrzejku Boboli, wszystko. Patrzę na dół, święty Jan Wianek, to ty mi dziś coś ciekawego powiesz. Słuchajcie, na dzień dzisiejszy, co mi ten święty podpowiedział. Później mi już tą książkę wyrwano, bo już nie mogłem dalej czytać, tylko kazałem odwieźć mi tą stronę, nie wiedziałem dlaczego, ale ona się przydała za parę godzin. Święty Jan Wianek, chudym, kościsty, niezwykle wysoki, włosy w nieładzie. Czarna sutanna, duże ręce, duże nogi sprawiał wrażenie silnego i nieustępliwego. Powiedział mi, aby nakłaniała ludzi do modlitwy o dobrych kapłanów. Powiedział mi, że źli kapłani nie uczą miłości Bożej. Utracili klucz od nieba dla rzeczy doczesnych. Bo to, co wam wszystko wcześniej mówiłem, to jest przypodobanie się człowiekowi. Cały czas
żeby mieć punkty, żebyście przychodzili, będziesz wziął pił z kielicha i będziemy klaskać, a pojutrze na gościa zapali ognisko, będziemy sobie piekli kiełbaski. Notabene, dzieci, Ojciec Święty słucha moich kazań. Wprowadził to, co powiedziałem. Przeniósł Boże ciało w Rzymie na niedzielę. Słucha moich kazań. Teraz proszę Ojca Świętego, żeby zniósł dzieci w Kral Bożych. I raz w miesiącu niedziela. W ogóle grzechujecie mi, kapujecie? No skoro wam Kościół zagwarantował, że nie ma piekła i do niej wejdziemy wszyscy, to dzieci, no powiedzcie, to jest absurd, żeby my przestrzegali 10 kazań. Czy w ogóle do Kościoła chodzili? Ojciec Święty mnie posłuchał. Boże ciało w tym roku ze względu na ludzi będzie w niedzielę. To i co to świadczy o gospodarzu, który nie umie nagonić ludzi na procesję? Kapujecie? Co to jest za właściciel firmy, który nie umie wyprodukować produktu i sprzedawać? Ojciec Święty słucha moich kłopotów. Niedawno prosiłem, idźcie dalej, przenieście Boże ciało na niedzielę, bo się już wszystko oprosili. Następny krok będzie niedziela raz w miesiącu, dzieci. Ile mniej grzechów? Kto zna matematykę? Minimum o 75% mniej grzechów, Panie Marysiu. Wie jak się Kościół święci? A jak nie są przykazania, to o 100% wzrosnie świętość, dzieci. Ja już otwieram firmę i będę wam produkował aureolki z baterią na plecy, żeby się święci chodzili po ulicach. Idę dalej za świętym Janejem. Utracili klucz od nieba kapłani dla rzeczy doczesnych. On do niej przyszedł, to jest gdzieś po II wojnie światowej. Ona niedawno zmarła, w 93 roku, dzieci. To, co przeżyła w Ulachorach jej rodzina. 10 lat w łagrze. O 11 rok poprosiła sama z siebie, bo miała raka żołądka, w 10 roku bycia w łagrze. Ruski lekarz jej wycinał żołądek na żywo, bo mówi, wytnę ci jak chcesz, ale bez znieczulenia. Była tak słaba, że sama wystąpiła z pismem do obozu koncentracyjnego, żeby przedłużyli jej pobyt o 1 rok, bo nie jest w stanie do Polski wrócić. Nie wiedziałem, marszałek Rydzwigły wydał jej książeczkę w 1939, jej orędzia, z własnych pieniędzy. Oni wszystko wiedzieli. 38, 3 maja, zjawił się u niej święty Andrzej Bogola. Mówi tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, powiedział. Spytałem go, czy będziesz patronem Polski? To było moje pierwsze spotkanie z tym tekstem w książce. Jak ja skorygował historię, że w 2002 nasi biskupi go ogłosili patronem Polski, o to ta książka jest czysta. Spytałem go, czy będzie patronem Polski. Już nim jestem, gdyż nadchodzą znowu ciężkie, trudne czasy. Błagam, będę wam pomagał. Gdy Polska będzie w niebezpieczeństwie, ukaże się ogromnym tłumom ludzi. Grozi jej obecnie dwóch wrogów. 38. Za parę miesięcy jego ciało będą zwozili z Rzymu do Krakowa. Do Warszawy. Papież go odda, wykupił go za zboże i pieniądze od Rosji komunistycznej, to jego ciało. Od granicy w Zebrzydowicach, przez Cieszyn, Oświęcim, Libiąż, Kraków, na każdej stacji tłumy ludzi, dziesiątki tysięcy. Msze święte, rozumiecie? Nie udał się przejazd z Piłsudskim, bo przyszła taka zawierucha, że kilkunastu żołnierzy nie było w stanie utrzymać trumny na platformie. Nikt nie, przy Piłsudskim przejeździe dzieci nikt nie wchodził na stację, bo tak było. I takie burze były w Polsce.
a Andrzej Bobola wjeżdża na oczach milionów Polaków. Znalazłem na internecie stary film o wjeździe Andrzeja Boboli po tym tekście kilka dni. Armia, śmigłowiec, wszyscy po kolei. Bo Andrzej Bobola dał znak. Mieli w ręku papiery. Kiedy Polska będzie w niebezpieczeństwie, ukaże się ogromnym tłumom ludzi. Ogromnym tłumom. Moja uczennica chciała pracę magisterską o Libiążu. Jeden punkt poświęciłem przyjazdowi na stację w Libiążu świętego Andrzeja Boboli. Dzieci komunijne, cała parafia, orkiestra, stanął pociąg na 10 minut, modlitwy dzieci, cały dworzec, poprzedzeni ludzie. Tak było na każdej stacji, powtarzam. Kilkadziesiąt tysięcy Polaków go witało na granicy w Zebrzydowicach. Grozi jej obecnie dwóch wrogów, których, pyta się, nie wolno mi tego powiedzieć. Polacy nie wiedzieli, byli w Niemcach, łuska na plecami. To samo jest dziś. Grozi nam dwóch wrogów. To tyle w oddechu, żebyście wiedzieli, kim Fula Hora jest, jakie wygłaszała proroctwa. Kardynał Chlond ją zawezwał do siebie, radziła mu. Zawezwał kardynał Wyszyński, dzieci. Tu obok w Zakopanem kończyła bieg. Nikt nic z nas nie wie. Ci strażacy są chyba na Jowiszu przeszkoleni, że tak potrafią wszystko wyrznąć. Dalej o kapłanach. U Fuli Hora Jan Wianej mówi. Utracili klucz od nieba dla rzeczy doczesnych. Grzesznik przychodzi do nich z grzechami, a często odchodzi ze śmiałością do grzechu. Źli kapłani gorsi są od Judasza. Judasz grzech swój wyznał, oni udają sprawiedliwych. Judasz odniósł srebrniki kupcom krwi, a oni je zatrzymują. Judasz sprzedał Boga przed odkupieniem. Oni do dziś go sprzedają. Te teksty, które nam pokazują, to jest sprzedawanie Boga w biały dzień. Żebyście do kościoła przyszli i im klaskali. Jak łatwo zobaczyliby ludzie Boga, jak łatwo by w Niego uwierzyli, gdyby ich karał widzialnie, gdyby bożnik ginął okrutną śmiercią natychmiast po grzechu. Tak było w Starym Testamencie. W miłosierdziu nie chcą widzieć Boga ludzie. W miłosierdziu nie chcą Boga widzieć. Bogu dzięki, że Bóg nam daje słowo. Jego i on was jeszcze nawraca. Tu w Wieczerniku jest jeden z was, którego Pan Jezus złapał w Ameryce na takie słowa podczas jednego spotkania. Czemu wśród was jest tylu szaleńców kibiców, zapatrzonych w sport, a tak mało jest szaleńców Boga? Dzieci, to słowo go nawróciło. Ja bym może też chciał być szaleńcem Boga. Jeszcze nie koniec, bo wczoraj wieczorem, że poleciałem na kontemplację. I się wszystko, wczoraj mi niebo ułożyło kazanie, które dziś wam głoszę w formie wykładu. Bo tak się szarpie nieraz z Panem Jezusem, robiąc to sobie, robiąc sobie fiszki. Pisałem królestwo, cztery punkty, bez rozumień cały mechanizm, że musimy ogromnym cierpieniem zapłacić. Kiedy przyjdzie Zbawiciel, świat będzie już odmieniony. Wówczas, kiedy odmieniłem świat, użyłem potęgi mojej pokory, mówi Pan. Dziś użyję tej samej broni, będąc w najmniejszych sługach Kościoła.
wszystko, co Ci objawiłem, spełni się. Ale najpierw droga krzyżowa musi być uwieńczona ofiarą z samego krzyża. Ofiarą Golgoty, cierpienia widocznego na cały świat. To dopiero dzieci przed nami wszystko. I w trakcie tego rozważania Pan Jezus stawia kilka pytań. I ja te pytania Wam tu przedstawię. Dziś wzywam moją oblubienicę, Kościół Święty. Czy oblubienica nie ma być podobna do oblubieńca? Trzeba, aby Syn Człowieczy został umęczony dla Waszego zbawienia. Jaką drogę ma przejść, aby dojść do Niego? Czy nie tą samą drogą krzyżową? Nie ma innej drogi do Królestwa. Mówi Pan, droga krzyża. Tylko mówiąc tak, przeciwnikom na pewno już jedna nerka odpadła, ale Was przestrzegam, że przyjście Pana Jezusa będzie ogniem cierpienia, nie triumfu. Przyjście Pana Jezusa będzie ogniem cierpienia, a nie triumfu. Pamiętajcie, ta walka nie toczy się o słowa i znaki, ale o żywe dusze ludzkie. To, co biskup Kielnikowski przedstawił, to jest perfekcyjnie odciążanie od Was łask. To jest mechanizm. Jest opór w Polsce, więc klaszczemy im, że mają rację, ale później dalej swoje. Bo mają władzę, więc ani się o odróbkę nie zmienili swojej koncepcji. Dlatego musi zrozumieć, dlaczego mam głoszę ideę. Król albo śmierć. Już na więcej nie można w niczym pozwolić. Na jakikolwiek kompromis, jeśli idzie szacunek, kult i wiary Boga. Dusza zbawia się przez krzyż. Ja pierwszy wyciągnąłem po niego ręce, a teraz, kiedy mnie ukrzyżowano, trzeba, aby i moja oblubienica była ukrzyżowana. To, co Wam pokazałem w pierwszej części kazania, to macie urzędowe, uroczyste, rękoma przywódców Kościoła krzyżowanie oblubienicy na Waszych oczach. Nie wiem, czy nadążacie w moim myśleniu, ale to Wam muszę dzisiaj wylać, bo nie wiem, ile mi zostało jeszcze taktów życia. A to są przemyślenia modlitewne. To nie, że sam to sobie wymyślił, jako pokazuję, z czego to biorę. To biorę z książki Bóg mówi do swojego kapłana. Strona 84-85. Trzeba, aby i oblubienica była ukrzyżowana. Spójrz na nią, synu. Czy jest do mnie podobna? Czy podziela mój ból? Czy mówi moje słowa? Czy żyje moim życiem? Czy pragnie, czego ja pragnę? Czy przypomina Ci moja oblubienica o mnie w czystości, w niewinności, ofiarności, ubóstwie i pokorze? Kiedy szedłem do NSA, Najwyższy Sąd Administracyjny, wiecie, co mi mówi adwokat? Wszyscy są tu przekonani, że idzie ksiądz odbierać dobra kościelne. Bo tu inaczej ksiądz nie przychodzi. A ja bym szedł bronić kapliczki. Rozumiecie? Wszyscy to nagle patrzą, są przekonani, że ksiądz idziesz po kasę odbierać dobra kościelne. A ja bym szedł bronić kapliczki, rotundy. Pragnę
mojej umiłowanej oblubienicy, Kościoła Świętego, pragnie ocalenia. Dla tej miłości przebaczę jej wszystkie grzechy i nie porzucę, mimo jej występków. Musi jednak pożałować za zło, jakie mi wyrządziła. Tu wam pokazałem uformowane zło. Dalej biczują, biczują Vanessa. Urzędowa książka, jak dobić Boga w kościele. Musi jednak żałować za zło, jakie mi wyrządziła, za występki, jakich się dopuściła. Dzieci, na razie nie ma szans, żeby Kościół instytucjonalny żałował za zło. Na razie sieje równo, gdzie tylko da się, zło. I sakralizuje każdą formę grzechu, zachęcając nas do tego, abyście tą drogą poszli. Przełowała za zło, jakie rządziła, za występki, jak się dopuściła i odpokutować to, co jest jej winą. Kiedy przyjdzie oblubienica i upadnie na kolana, będzie jej łatwiej to odpokutować. Ale kiedy pozostaje uparta, chrońcie się przed gniewem Boga. Wtedy ta zapłata będzie i odpłata przeraźliwa. Stąd też rozumiecie te słowa Pana. Moje przyjście będzie ogniem cierpienia, a nie triumfu. A najpierw ogniem cierpienia tych, którzy się opowiedzieli za Panem. Stąd też rozumiecie, dlaczego tyle musicie cierpieć. Warto to całe orędzie przeczytać, żeby zrozumieć, bo i Pan pokazuje mój błąd, nie? I tak jak apostołowie, no, myślę podobnie jak oni, nie? Przecież ministrem powinien być od razu triumf, wszystko, nie, to nie ten. Wówczas dopiero, kiedy przyjmie swój krzyż i będzie mnie naśladować, oblubienica, wówczas dopiero będzie ze mną jedno. Wówczas dopiero będzie godna powitać swego króla, czyli nadchodzącego Pana, jego przyjście. I tu was i mnie Panie zachęca, nie wolno się wam poddawać, ponieważ droga, którą was prowadzę, przyniesie zwycięstwo. Naśladujcie mnie do końca przez hańbę do zwycięstwa. Widzę wasz ucisk, widzę wasze cierpienia, bo ja się dzielę podziałem moim cierpieniem. Co oni robią z Kościołem Chrystusowym na naszej ziemi? Co robią w Sanctissimum, w biały dzień, w rękawiczkach, teksty tak mistrzowsko chore i spreparowane. Widzę wasz ucisk, mówię ci jednak, jeszcze powtarzam, tylko ten, kto cierpi do końca, cierpi prawdziwie. Tylko ta ofiara, która spłonie na moim ołtarzu, zostanie przyjęta. Nie chwiejcie się, abym wybawił was od krzyża, ponieważ ten krzyż właśnie ma moc otworzyć bramy nieba i sprowadzić moje królestwo na ziemię. Rozalia Celakówna. Za łaskę intronizacji trzeba zapłacić wielkim cierpieniem. Błogosławiona Aniela Sława. Modlę się za tego kapłana, którego mi Pan Bóg postawił przed oczyma, aby wytrwał do końca. Moi drodzy, ta droga jest kluczem do sprowadzenia Królestwa Bożego na ziemię. Na tej drodze was ustawił Pan Jezus.
przyjmij. Moja córko, błogosławieństwo moje. Uklęknijcie teraz po błogosławie. Przekażę teraz to Pana błogosławieństwo dopiero na nadchodzące bitwy. Przyjmij moje błogosławieństwo. Przyjmij błogosławieństwo dla Kościoła, który umacnia na tę drogę. Przyjmij błogosławieństwo dla kapłana, którego wybrałem, aby dla złożenia tej ofiary. Amen. To kazanie niech będzie w aktualności normalnie, ale tu okienko Panie Katoń pokaże, czy się nasze myśli kazają, żeby ono było do takich już projektowych nieraz kazań, to tam każe co jakiś kryzmał, których miesiąc tam wkładamy po jednym i dużo. Liczyłem, to będzie 15 minut. Była to godzina 5. To się wszystko gotowało wczoraj, nie dzisiaj. Kropkę nad i postawiła dzisiejsza Ewangelia. Dlatego wystartowałem z tym kazaniem, bo jeszcze do końca miałem problem, czy wystartować z Duchem Świętym dzisiaj, czy sobie, że dzieci, podzieliłem się tym z wami. Bierzemy udział w niebotycznej bitwie. Wszystko wiemy, o co chodzi. Przypominam, żebyście nie byli przyłamani tym kazaniem, rozpocząłem już nowe dzieło. Jeszcze go nie widać. Jest we mgle, ale Bóg daje znaki. To będzie to bardzo trudne dzieło, bo przeszkód miliardy. Dziś się otwarła jedna stroniczka, teraz 5 przykrywających. A złożyłem on dziś Bogu ślub i dziś mnie osłabił. Po prostu osłabił mnie. Spamiętać 22 maja, dwa dni przed wspomożycielką Auxilia Christianorum wygłosiłem wam kazanie i szturmuję do nieba. Bóg chce, to niech to dzieło uruchamia. Dziś mi pokazał, jak jest wielki i jakimi sposobami Bóg działa. Używa całej swojej potęgi i rzeczywistości ziemskiej, rzeczywistości czyśćca, rzeczywistości nieba, żeby pokazać, że ja to Bóg mówię do ciebie. Są to przecudowne spotkania z tajemnicą potęgi Boga.